Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest Pan Krzysztof Lasoń, współzałożyciel i muzyk grupy Wołosi. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Znajdujemy się dzisiaj w Istebnej, gdzie gracie koncert, no, w zasadzie pierwszy w Polsce po dłuższej przerwie. Chciałem dlatego zapytać, bo w Waszej muzyce będą towarzyszyć dzisiaj obrazy Piotra Jakubczaka, które też tutaj będą prezentowane. Czy są jakieś elementy wspólne w Waszej twórczości? Nasza twórczość inspiruje się tym miejscem. Piotrek też tworzy tutaj, także myślę, że już z tej inspiracji wychodzi coś wspólnego. Jako tako, no oczywiście jest to twórczość zupełnie inna, ale na pewno ta inspiracja zmienia je i wpływa na nie. Graliście już w tym roku koncerty w Niemczech, we Francji. Dłuższa była Wasza przerwa z muzyką, czy jednak regularnie od początku pandemii gdzie występowaliście? Tak, no oczywiście pandemia zatrzymała nas koncertowo, ale w tym czasie powstała właściwie nowa płyta, którą teraz kończymy, którą tworzymy, która już jest nagrana, którą jeszcze opracowujemy i ona się ukaże na jesień. Także to był nasz czas pandemii, nie uczestniczyliśmy w koncertach, jak zresztą tutaj wszyscy, nie udzieliliśmy się za bardzo online, chcieliśmy raczej pozostawić taką przestrzeń dla tego momentu, który nastąpił, czyli tego, kiedy będziemy mogli znowu wrócić do naszej publiczności i z nią razem tworzyć coś wspólnie. A czuliście taki głód sceniczny? Głód? No myślę, że wszyscy czuli głód, tak? Głód. Wszystko było zatrzymane, także każdy odczuwał gdzieś tam brak. Ale rzeczywiście był to też dobry czas, czas takiego wyczekania i czas, w którym można było znaleźć nową inspirację. Ostatni Wasz album, wydany w 2019 roku, nagraliście wspólnie z serbskim wirtuozem skrzypiec Felixem Lajko. Tak, właściwie jest to węgierski skrzypek mieszkający w Serbii. Tak. A jakie są Wasze inne muzyczne inspiracje? Bo w Waszej muzyce słychać wpływy i także jazzu, czasami nawet rocka. Jeśli mielibyście wskazać kilka Waszych muzycznych takich inspiracji. Myślę, że tak naprawdę jest z artystami, że inspiruje ich wszystko, tak? Wszystko. Każdy moment, każde wyjście na dwór może być inspiracją. Także trudno tutaj powiedzieć. Oczywiście dużą rolę mają tutaj te góry, to miejsce. To miejsce zrodziło, ta miłość do tego miejsca tak naprawdę. Gdzieś tą muzykę zrodziło i gdzieś to zawsze w nas jest, ale gdziekolwiek się przemieszczamy po świecie, czy to w Korei, czy to gdzieś tam zupełnie w Ameryce, czy na innych kontynentach, czy tutaj też bliżej. To wszystko jest moment, kiedy gdzieś nie wiadomo skąd ta inspiracja przychodzi. Ona gdzieś tam potem owocuje w tym, co tworzymy. Występowaliście na wielu scenach międzynarodowych. Byliście też docenieni w wielu prestiżowych plebiscytach muzycznych. Graliście dla Polskiego Radia, dla BBC. Czy takie koncerty jak dzisiaj w Istebnej mają dla Was jakąś szczególną wartość? Czy... Uwielbiamy takie koncerty. Uwielbiamy koncerty, kiedy publiczność jest blisko. Też takie koncerty, gdzie rzeczywiście tworzymy wspólnotę sztuk i wspólnotę tych ludzi, którzy właśnie w tym kameralnym gronie odbierają naszą muzykę. I to jest jedno z takich najciekawszych momentów. Oczywiście duże sceny też, ale tutaj, kiedy jesteśmy blisko, możemy stworzyć coś naprawdę nowego. Występowaliście też kilka lat temu w nieodległej stąd Galerii Kukuczka. Czy jakieś szczególne wspomnienia z tym miejscem macie związane? No tak, to gdzieś tutaj właściwie narodziło się nasza muzyka. Od Galerii Kukuczka zaczynaliśmy. Tam były pierwsze nasze spotkania. I też właśnie to, co nas tam inspirowało, to, że jesteśmy blisko obrazu, jesteśmy blisko sztuki. I czasami nawet w jakimś momencie spojrzenie na obraz może spowodować, że ten dźwięk będzie inny, że coś innego stworzymy. Także to chyba jest takie podobne, to wspólne do tego, co będzie dzisiaj, to, że jesteśmy blisko sztuki, że gramy wśród obrazu, że jesteśmy też tutaj, w tym miejscu i czerpiemy dalej z tego miejsca, gdzie powstaliśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Krzysztof Lasoń z zespołu Wołosi. Dziękuję. Zapraszamy na koncert.